Plany są wielkie i piękne, a rzeczywistość strzeczy. Teatr jest teraz. Tymi słowami Anna Augustynowicz, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie, skomentowała plany magistratu odnośnie budowy nowej siedziby dla tej ważnej instytucji kultury. Rzeczywiście, o siedzibie dużo się mówi, ale tylko mówi. I od blisko 40 lat pozostaje ona w swojej tymczasowej lokalizacji, czyli gmachu głównym Muzeum Narodowego. Pojawiły się takie informacje. Bardzo jestem zadowolony z tego, że ten temat nowej siedziby współczesnego już tak mocniej zabrzmiał w sposób bardziej konkretny. Myślę, że Łasztownia to jest na pewno interesujący pomysł. Myślę, że jeszcze jest czas też dla rozmów, rozważania ewentualnych innych możliwości. I jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że o tym mówimy. Zespół teatru nie chce się skarżyć, ale warunki nie pozwalają na rozwój tej sceny. To, co można zobaczyć za kulisami, nie wygląda jak teatr europejski, a teatr amatorski. Mimo to poziom spektakli pozostaje możliwie wysoki. Wszystko po to, by widzowie nie odczuli kłopotów zespołu. Dbamy o to, żeby widzowie jednak w jakimś komforcie spektakle oglądali. Będziemy z członkami Komisji Kultury przechodzić przez pomieszczenia teatru. To nie są dobre warunki. Teatr nie ma kieszeni scenicznych. Teatr był tutaj w tym gmachu zaprojektowany na 5, na górę 10 lat istnienia. W przyszłym roku będzie 40-lecie. Teatr płaci rocznie Muzeum Narodowemu kilkaset tysięcy złotych za dzierżawę. Władze instytucji nie ukrywają, że dotacja z magistratu, choć jest ważnym elementem budżetu, nie jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań i ambicji instytucji. Pokazując kulisy i stan pomieszczeń teatru, pojawiło się wiele gorzkich słów odnośnie marnowania potencjału tego miejsca. To nie ma zbyt wiele wspólnego z takimi normami teatrów, do jakich w ogóle w architekturze teatralnej jesteśmy przyzwyczajeni, stąd brak, tak jak pan dyrektor mówił, pomieszczeń magazynowych, kieszeni, tutaj nie ma nic w dół, nic w górę, w związku z tym to, co można schować, to z biedą jedną sukienkę, jak się dobrze wysłoni paludamentami. Według przewodniczącego Komisji Kultury Jędrzeja Wijasa zmiany w teatrze i nowa siedziba są konieczne. Pochwalił także funkcjonowanie i poziom teatru. Ze strony widza pani dyrektor mówi, on jest tutaj najważniejszy, jego odbiór. Ja mam takie odczucie jako wieloletni widz Teatru Współczesnego, że tych ograniczeń technicznych nie widać po prostu na spektaklach, co jest oczywiście sukcesem. Pytanie tylko, kiedy ta siedziba miałaby powstać i czy to plan na najbliższe lata, czy bardziej dekady? Według radnej Małgorzaty Jacyny Witt w Szczecinie doszło do dziwnej sytuacji, gdy teatr miejski jest bardziej wspierany przez województwo, a teatr wojewódzki przez miasto. To może być źródłem pewnych nieporozumień. Ja mam wrażenie, że my mamy trochę takie przestawienie funkcji i ról, bo Teatr Polski w sumie swego czasu powinien zostać teatrem miejskim, natomiast Teatr Współczesny powinien być teatrem wojewódzkim. Tutaj jakby trochę, już pomijam nazwę, ale jakby sposób funkcjonowania tych dwóch teatrów, bo jednak teatr, tak, repertuar Teatr Polski jest bardzo, powiedziałbym, lokalny, szczeciński, natomiast Teatr Współczesny to jest coś, czy to jest instytucja, to jest taka twórczość, którą możemy promować Szczecin na zewnątrz. Czy nowym miejscem na siedzibę Teatru Współczesnego będzie Łasztownia? Takie plany owszem są, trudno jednak tu mówić o pewności.